dzisiejszym filmiku połączę dwa tematy. Pierwszy z nich to jesienne porządki za i przeciw. Przedstawię Wam listę argumentów za sprzątaniem rabat jesienią oraz listę argumentów przeciwko tej czynności pielęgnacyjnej o tej porze roku. Drugi temat to cięcie roślin jesienią. Pokażę Wam jak na największej ilości przykładów w moim ogrodzie, co o tej porze roku przytnę. Opowiem Wam, z czym się wstrzymam do wiosny i przedstawię Wam listę roślin, których zdecydowanie nie tniemy o tej porze roku. Jestem Kinga, witam Was na moim kwiatowo-ogrodowym kanale na YouTube i zapraszam na dzisiejsze wideo. Ogrodnicy dzielą się na dwa obozy. Jest obóz sprzątamy jesienią, jest obóz sprzątamy wiosną. Ja zdecydowanie należę do tej pierwszej ekipy, ponieważ wiosną nie mam na to kompletnie czasu. Wtedy się skupiam na wysiewach, na rozsadzie, na bylinach z gołego korzenia, na sadzeniu i pędzeniu dali, a więc jest to moment, gdzie czynności pielęgnacyjne nie do końca gdzieś tam świtają mi w głowie, oprócz przycinania róż, hortensji i nawożeniu różnego rodzaju roślin. Ten filmik postanowiłam zrobić, żeby właśnie Wam przedstawić pozytywy sprzątania w takim momencie oraz negatywy, ponieważ to, jaką podejmiecie decyzję, tak naprawdę należy tylko i wyłącznie do Was i co najbardziej pasuje Wam do Waszego ogrodu oraz do Waszego grafiku, bo tak naprawdę to, kiedy chcemy posprzątać ogród, zależy od tego, kiedy mamy czas. Zaczniemy sobie od pozytywów, a więc pierwszym argumentem za sprzątaniem rabat o tej porze roku jest to, że czyste rabaty jesienią dadzą nam więcej czasu na nasze wiosenne czynności. Wiecie, że wiosną mamy dużo obowiązków. Skupiamy się właśnie na rozsadzie, na wysiewach, na pędzeniu roślin, na sadzeniu roślin. A więc jeśli ogarniemy sobie pewne rzeczy o tej porze roku, nie musimy o nich myśleć już na wiosnę, więc to jest zdecydowanie duży plus. Usunięcie niepotrzebnego zielonego materiału, takiego jak liście czy pozostałości roślin, zmniejsza ryzyko wystąpienia oraz rozprzestrzeniania się chorób grzybowych. Ale nadal warto pamiętać, że dobrze jest tworzyć gdzieś w kącie naszego ogrodu zieloną kupkę właśnie z liści czy przyciętych bylin, która wspomoże w zimowaniu nasze owady pożyteczne, a jak właśnie pomóc im przezimować w naszym ogrodzie do wiosny, żeby dały radę, to takie porady już znajdziecie na moim kanale. Są pewne rośliny, które kategorycznie musimy przycięć jesienią i należą do nich piwonie oraz hosty, ponieważ one są jakoś wyjątkowo nieodporne na choroby grzybowe, więc to jest taki żelazny punkt cięcia roślin jesienią, plus warto przyciąć też bardzo wysokie trawy ozdobne, ponieważ one zimą, jeśli przygniecie je śnieg, to nam się tak rozklapią i nie będą ładnie wyglądały. Usuwając zalegające liście, utrudniamy zimowanie ślimakom, które są jedną z największych zmór ogrodowych. No ale tutaj też może pojawić się pytanie, no dobrze, jeśli chcesz, żebyśmy zostawili tą małą, specjalną kupkę dla owadów pożytecznych, czy w tym momencie nie wspomagamy też ślimaków? I odpowiedź brzmi tak. Istnieje takie ryzyko, ale moim osobistym zdaniem pomoc owadom pożytecznym zdecydowanie przeważa fakt, że mogę mieć później problem ze ślimakami. Owady pożyteczne pomagają w zapylaniu roślin, zwiększają nasze plony. Ja uwielbiam patrzeć, jak mój letni ogród jest pełen motyli, pszczół, a nawet os. A ze ślimakami dam sobie radę, rozsypując granulki z fosforanem żelaza i jeśli tylko robimy to regularnie i staramy się trzymać rękę na pulsie, to ślimaki nie są aż tak dużym problemem. Jeśli wysialiście i chcecie posadzić kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki jesienią, to musicie oczyścić swoje rabaty o tej porze roku. Nie powinny one zawierać żadnych roślin z tego sezonu. Powinniśmy też usunąć wszelkie liście i tego typu rzeczy. Liście to najlepiej jest przekopać i wymieszać z ziemią, tam się przekompostują. Ponieważ jeśli będzie zalegała jakaś masa zielona, to tam będą czyhać się ślimaki, one są bardzo niebezpieczne dla naszych małych siewek. I nie chcemy też mieć chwastów, które będą konkurowały z naszymi kwiatami.
kwiatami. A dlaczego w ogóle warto jesienią sadzić, wysiewać kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki? To Wam już opowiadałam w poprzednich odcinkach na moim kanale. Pamiętajcie, że to jest przepiękna grupa roślin, które kwitną wcześnie i które zdecydowanie cieszą nasze oczy bardzo wcześnie w sezonie. A więc warto się zastanowić nad ich uprawą w ogrodzie. Kiedy już sobie porozmawialiśmy o pozytywnych aspektach jesiennego sprzątania ogrodu, to teraz przyszedł czas na negatywy. Pierwszym takim negatywnym punktem sprzątania rabat jesienią to jest to, że jeśli usuwamy liście, to odsłaniamy ziemię i odsłaniamy koronę roślin, które na przykład przycięliśmy przed zimą. Jeśli są to egzemplarze roślin małoodpornych, delikatnych, takich jak na przykład szałwie, które są na granicy naszej mrozoodporności, to usunięcie takiej dodatkowej izolacji, którą tworzy liście, może zaważyć na to, czy taka roślina przezimuje, czy nie. A więc tutaj też musicie zastanowić się nad takim indywidualnym podejściem. Są rośliny, które spokojnie sobie przezimują i tam możecie posprzątać, ale jeśli macie właśnie takie delikatne roślinki, to warto je trochę zakopczykować, żeby miały większą ochronę przez zimę. Usuwając wszystkie rośliny przed zimą, pozbawiamy ptaki naturalnego pożywienia. One lubią sobie skubać nasiona np. jeżówek, plus jeśli usuniemy wszystkie kwiatostany, to nie pozwolimy roślinom samoistnie się wysiać w ogrodzie, co może nam później wiosną zaoszczędzić trochę czasu. Kiedy zrobi się już ciepło, wyjdziemy sobie na zewnątrz i zauważymy siewki danej rośliny, możemy sobie spokojnie darować jej rozsadę w domu. Jest to duża oszczędność czasu i w momencie, czyli wiosną, kiedy nasza lista wysiewów jest bardzo długa, jest to zdecydowany plus. Jak widzicie, listy za i przeciw się równoważą i tak naprawdę wybór należy do Was. Mi się wydaje, że najlepiej sprzątanie ogrodu dostosować jest do swojego grafiku oraz do warunków panujących w ogrodzie. Ja cięcie bylin w większości przeprowadzam jesienią. Są pewne wyjątki, ale zaraz Wam o nich opowiem. Co do cięcia krzewów, jeśli mam krzewy, które można ciąć jesienią i się z tym wyrobię, to robię to o tej porze roku. Jeśli nie, to przeprowadzam cięcie późną zimą, wczesną wiosną. I na przykład osobiście wolę ciąć lawendę właśnie na początku sezonu. Na liście roślin, które warto przyciąć jesienią, przede wszystkim znajdują się hosty i piwonie, ponieważ są to bardzo wrażliwe rośliny na choroby grzybowe i je musimy przyciąć jesienią. Przycinam też floksy wieloletnie, szałwie, kocimiętkę, lobelie, ciemierniki, mikołajka, wiedlicę, łubin i wszystko, co zamiera na zimę. Co do wiosennego cięcia, to wiosną właśnie przeprowadzam cięcie lawendy, ponieważ o tej porze już bym się raczej nie pokusiła, ponieważ zaczynają spadać temperatury i boję się, że jakbym przycięła lawendę, to mogłaby nie przeżyć zimy. Tnę takie byliny jak jasnota, ponieważ ona jest zimozielona i ładnie wygląda na moich rabatach, więc chcę się jej cieszyć pięknem przez właśnie zimowe miesiące. Wiosną też przycinam żurawki, a brunery to zależy. Bruner bardzo często nie przycinam jesienią, bo ich liście wyglądają jeszcze ładnie przez zimę, ale kiedy tak w okolicach stycznia, lutego zauważam nowy wzrost, to wtedy przychodzę z sekatorem i przycinam brunery. Co do krzewów, które tnę wiosną, no to oczywiście na tej liście znajdują się hortensje i róże. Chociaż, moi drodzy, ostatnio zauważyłam ciekawy trend wśród farmerów kwiatowych co do cięcia w hortensji bukietowej i może nawet skuszę się na zrobienie tego w tym sezonie. I chodzi tu o jesienne cięcie właśnie takiej hortensji. A więc uzbrojona w bardzo ostre narzędzie do cięcia oraz spray dezynfekujący, mogę brać się za jesienne cięcie roślin. Pamiętajmy, że warto dezynfekować właśnie nasze nożyczki czy sekator przy zmianie każdej rośliny, bo nigdy nie wiemy, czy nie czai się na niej jakaś choroba, a nie chcemy wszelkiego rodzaju problemów rozprzestrzeniać na naszych rabatach. A oto lawenda i tak jak wspomniałam, może już być na późno na jej totalne przycięcie.
może tego nie przeżyć, ale jeśli macie uschnięte kwiatostany, to warto teraz takie usunąć. Zobaczcie. Wieczornik damski. Możecie zobaczyć, że jego liście są zielone, więc tutaj kompletnie nie będę nic przycina. Pozwolę mu tak właśnie przetrwać zimę i zobaczymy wiosną, jak fajnie będzie wypuszczał kwiatostany. A tam jeszcze, patrzcie, mała, biała gąfrena kulista. No, gąfrena w tym roku jest nie do zdarcia. Mieliśmy już niskie temperatury, a ona nadal jeszcze jest zielona. Mikołajek jest to odmiana, z tego co pamiętam, Blue Glitter. I ja go już przycięłam wcześniej, bo kompletnie zapomniałam, że będę robiła ten filmik. Zobaczcie, tu jest przycięty kwiatostan, a więc przycinamy mu kwiatostany. A kwiatostany świetnie nadają się do suszenia i są fajną ozdobą właśnie w bukietach. Liście u mnie przynajmniej, Mikołajka, są raczej zimozielone. Jeśli będę miała dużo opadów, to może się zdarzyć, że roślina obumrze na zimę, ale odbije wiosną. I moi drodzy, Mikołajek jest już gotowy na zimę. Phlox, trochę go zaatakowały ślimaki. Trochę już, zobaczcie, zamarł. Ja nie wiem, czy ta roślina w ogóle odbije, wiecie, no, ale mamy dużo opadów i nie do końca mu się podoba. Ale Phloxa, moi drodzy, ucinamy. Tak. Ucinamy. Ucinamy. I tu jeszcze mam. Habergurski. On w tym stanie przezimuje. Ja kompletnie mu nic nie ucinam. I on wczesną wiosną wypuści piękne biało-fioletowe kwiaty, bo to jest taka odmiana. A tutaj małe, słodkie siewki skabiozy. Zobaczcie jeszcze, jak skabioza wygląda. Mam śliczne białe kwiaty skabiozy Snow Maiden i Black Knight. Pamiętajcie, że skabioza to kwiat jednoroczny, odporny na przymrozki i widzicie, to jest przykład, jeśli zostawimy te kwiaty czasami w spokoju, to same się wysieją. Ja muszę tylko te siewki, wiecie co, trochę przesadzić, bo tu na froncie rabaty będą one za wysokie. Tu będę chciała posadzić coś niższego. A tu taki mały bonusik, czyli lawendowa lewkonia, przepiękna piwonia. Przycinamy ją nisko. Ja już w ogóle filmik na temat tego, jak ciąć piwonie jesienią i jak je przesadzać, to niedawno stworzyłam. I wrzucę Wam linka do tego w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Lobelię też wcześniej przycięłam i możecie zobaczyć jej pozostałości. To są pozostałości kwiatostanów. I tak wygląda moja lobelia o tej porze roku. Obok mam jeżówki, które ja osobiście zostawiam. To czy chcecie je przyciąć, czy nie, należy ten wybór do Was. Ale jeśli chcecie przyciąć jeżówki, to robimy tak jak zresztą właśnie kwitnących bylin. Przycinamy je na wysokości dosłownie paru centymetrów nad powierzchnią ziemi. Czosnek milenium, czyli czosnek bylinowy, i tu chcę Wam pokazać, że on już wypuszcza świeży odrost. Ja go tak zostawiam, bo mi się bardzo podoba na rabacie. Zobaczcie, fajnie wygląda. Jeszcze dodatkowo czarne jeżówki. I pamiętajcie, one zapewniają ekstra pożywienie naszym ptakom. Ale jak Wam to przeszkadza, to taki czosnek też możecie przyciąć parę centymetrów nad ziemią. Wszędzie mam już liście judaszowca, ponieważ po tej chłodniejszej nocy zrzucił wszystkie liście i muszę je zgrabić w jedną kubkę. Tak wygląda niedawno przycięty ciemiernik i filmik, jak, co i kiedy przycinać ciemiernikom, też już macie na moim kanale. Wietlica japońska może nie do końca jest gotowa na przycięcie, ale Wam przynajmniej pokażę. Zobaczcie, jeszcze ma fajne liście. W ogóle te liście super się suszą. Ja na temat suszenia kwiatów zrobiłam taki filmik w tamtym roku i pokazałam Wam ozdobę suszonymi liśćmi właśnie wietlicy. Są piękne. Zdecydowanie polecam Wam to zrobić.
W ogóle patrzcie, kolousy, które właśnie już doznały szoku termicznego i zakończyły swój żywot na ten sezon. Ale kochani, wietliczka, wiadomo, jeśli jej liście już żółkną, to możemy spokojnie ją właśnie przyciąć parę centymetrów nad powierzchnią ziemi. Tak wygląda brunera i tak jak wspominałam, ja ją raczej przycinam, kiedy zauważę nowy wzrost, a jeszcze tego nie widzę, ponieważ kochani, jej liście u mnie osobiście nie zamierają i fajnie właśnie mieć takie śliczne, duże, srebrzyste liście na rabacie, kiedy jest pusto. Chociaż możecie zobaczyć, że ślimiory w tym roku dokonały zniszczenia. Hosta tu zdecydowanie widać, że ona już ma dość na ten sezon i to jest właśnie jedna z tych roślin, które musimy przyciąć. Ucinamy ją dosłownie parę centymetrów nad ziemią. A liście hosty w tym momencie przeniosę na moją zieloną kubkę, która będzie służyła jako naturalny hotel dla owadów pożytecznych. Szałwia, ta też w tym roku oberwała przez zemstę ślimaków. Tak to jest, jak człowiek na chwilę zostawia ogród. I zasada praktycznie przy cięciu każdych z bylin jest taka, że przycinamy je te parę centymetrów nad ziemią. Ptaszki śpiewają. Agara jeszcze kwitnie, zobaczcie. Na których roślin zdecydowanie nie przycinamy jesienią? Moi drodzy, o tej porze nie tniemy roślin, które kwitną na zeszłorocznych pędach. One w tym momencie wytworzyły kwiatostany na następny sezon i jeśli je przytniemy, to nie będziemy mieli ich kwitnienia za rok. Do grupy tych roślin zaliczają się hortensje. I są to hortensje ogrodowa, piłkowana, dębolistna i pnąca się, forsycja, azalia, rododendron, bez, pęcherznica, krzewuszka, żylistek, pigwowiec i jaśminowiec. Moi drodzy, mam nadzieję, że taka lista Wam się przyda i generalnie to, że pokazałam, jak przechodzę się po ogrodzie i sama przycinam byliny w swoim u siebie na rabatach, pomoże Wam w tych jesiennych porządkach. Kochani, dziękuję Wam za odwiedzenie mojego kanału. Jak zawsze przesyłam Wam ogrom pozytywnej ogrodowej energii i widzimy się w następnym. Pa!